Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz, ulica Lechonia 2, telefon 42 716 16 90, reklama i redakcja programu lokalnego. Zgierz, ulica Chorza 6, telefon 512 100 520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Dobry wieczór w poniedziałek, 4 lutego. Emila Okupska. Zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum. Dziś w programie powiemy m.in. Budżet miasta Zgierza na rok 2019 uchwalony. Skupiamy się w dużej mierze na tych najistotniejszych, kluczowych rzeczach, aby utrzymać stabilność finansową, uzyskiwać dobry wynik finansowy za kolejny rok i również, żeby wypracować środki, które będzie można przeznaczać na kolejne inwestycje w mieście. Oraz potrzebne fundusze na terapię protonową, która jest nadzieją na wyzdrowienie Zgierzanki. Córka ma guza pnia mózgu. Jest o tyle niebezpieczne, że jeżeli by się zrobiło tradycyjną metodą operację, niesie to ryzyko bardzo duże i bardzo ogromne. Podczas styczniowej sesji zgierscy rajcowie przyjęli budżet miasta Zgierza na rok 2019, zaproponowany przez prezydenta Przemysława Stańszewskiego. Wszystkie wydatki w tym roku mają wynieść ponad 275 milionów złotych. Projekt uchwały budżetowej wzbudził wiele dyskusji. Udało się go jednak przegłosować. Rafał Woźniak. Na inwestycje zaplanowano ponad 66 milionów złotych. To najwyższa kwota przeznaczona w Zgierzu na ten cel od 2014 roku. Budżet zakłada kontynuację kluczowych projektów związanych z rewitalizacją, termomodernizacją czy remontem infrastruktury tramwajowej. Budżet przede wszystkim nastawiony na kontynuację kluczowych dla miasta inwestycji. Inwestycji, które rzeczywiście w przestrzeni miejskiej jeszcze nie miały miejsca na taką skalę. Dosyć dużo inwestycji, bo ponad 66 milionów w inwestycjach majątkowych, więc ogrom wydatków, jakie miasto na ten 2019 rok zaplanowało. Inwestycje, które głównie skupiają się na zadaniach z dofinansowaniami ogromnych wielkości w rewitalizacji, termomodernizacji, ze wspomnianym tramwajem, po to, żeby wszystko co najistotniejsze robić. Oczywiście nie uciekamy od inwestycji bieżących, one będą w toku roku wprowadzane do budżetu, będą dodatkowo w przypadku rozliczenia wyniku finansowego za rok 2018 uwzględniane. W
ciągu ostatnich 5 lat miasto na inwestycje wydało ponad 93 miliony złotych. Dług miasta zmniejszył się w tym czasie o 14,5 miliona. Nasz klub po przeanalizowaniu zapisu projektu budżetowego poprze na dzisiejszej sekcji ten projekt. Z racji tego, że jest to kontynuacja inwestycji, które już są wdrażane. Przypomnę tylko, że inwestycje w tym roku to 66 milionów złotych. Budżet naszego miasta w tym roku to bez mała 260 milionów złotych. Oczywiście jest to budżet z niewielkim deficytem, ale na dzień dzisiejszy nie ma konieczności na dzisiaj zaciągania jakichkolwiek zobowiązań, żeby pokryć ten deficyt. Na dzisiaj pokrywamy ten deficyt, próbujemy pokryć z środków bieżących. Oczywiście rozważamy możliwość zmiany wcześniejszych kredytów, zaciągniętych kredytów, które są na gorszych warunkach niż obecnie dzisiaj funkcjonują. I to dałoby nam możliwość w przyszłości wygospodarowania dodatkowych środków, które mogłyby pokryć ten deficyt. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej chciał zaproponować pewną zmianę w budżecie Zgierza na 2019 rok. Chodziło o przeznaczenie 1,5 miliona złotych na oświetlenie ulic. Zaproponowaliśmy jedną bardzo istotną zmianę. W budżecie nie widać inwestycji związanych z oświetleniem ulic. Na dzień dzisiejszy, w XXI wieku, miasto Zgierz ma ponad 40 ulic nieoświetlonych. Jest to, można powiedzieć, ewenement. Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zaproponował zmianę w budżecie na 2019 rok. Chcemy przeznaczyć na oświetlenie ulic, na montaż oświetlenia ulic, na taką inwestycję 1,5 miliona złotych. Skąd te pieniądze? Pieniądze są, chcemy przeznaczyć 1,3 miliona z dywidendy ze spółek należących do miasta, spółek, które nie miały w poprzednich latach straty, więc nie muszą przekazywać zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych. Taką spółką jest Wodkan, który ma w kapitale zakładowym zgromadzone ponad 9 milionów złotych. To są pieniądze, można powiedzieć, mieszkańców. Nigdy w historii miasta nie było takich przypadków, aby dywidenda wypracowana w spółkach, ten zysk wypracowany w spółkach był przeznaczany na działania miasta, ponieważ tu troszczymy się o interes wszystkich mieszkańców, aby gromadzić nawet te środki po to, żeby w sytuacjach, kiedy potrzebne są inwestowanie, a te inwestycje dokonywane są również przez przedsiębiorstwo w naszym zakresie, mogły być realizowane skutecznie bez ponoszenia dodatkowych ciężarów przez mieszkańców. Projekt zmian w budżecie zaproponowany przez Koalicję Obywatelską został odrzucony. Za nim głosowało tylko 8 spośród 23 radnych. Projekt budżetu na 2019 rok oprócz radnych z klubu Przemysława Staniszewskiego poparli też radni Prawa i Sprawiedliwości. Klub Prawa i Sprawiedliwości po wnikliwej analizie budżetu podjął decyzję o przychyleniu się do wniosku pana prezydenta i poparciu budżetu miasta Zgierza. Najwięcej wydatków z budżetu miasta Zgierza przeznaczonych jest na funkcjonowanie oświaty, transport i łączność oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Za przyjęciem budżetu głosowało 15 radnych, 8 było przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. U Zuzi 11-letniej Zgierzanki wykryto guza pnia mózgu. Niestety operacja jego usunięcia zagraża życiu i prawidłowemu funkcjonowaniu dziewczynki. Nadzieją na wyzdrowienie jest terapia protonowa, która jest niezwykle kosztowna i wiąże się z wyjazdem zagranicznym. Swoją pomoc w zbiórce środków zaoferowała grupa Zgierzan, która poprzez różne akcje chce zgromadzić niezbędne środki finansowe. Terapia protonowa, która jest nadzieją na wyzdrowienie Zuzi, to koszt 50 tysięcy euro. Tego typu leczenie jest jedyną alternatywą leczenia Zgierzanki. Inne metody zagrażają jej życiu i prawidłowemu funkcjonowaniu. Teraz skończy 12 lat w grudniu, w sumie niedawno skończyła 11, tak? Ja się dowiedziałam w 2017 roku, że ma guza. On nie rósł, tak? Nie rósł, w tej chwili zaczyna się tak rozrastać. Dlatego półtorej tygodnia temu żeśmy były w Krakowie na takim specjalistycznym badaniu rezonansem 3 Tesla. To jest taki już bardzo wiarygodny. Z tego co wiem już badania zostały przekazane do doktora. Doktor ma do mnie oddzwonić, jak to dalej robimy, żeby wysłać papiery dalej do Pragi. No i będzie zależało to od tego, jak zbierzemy pieniążki. Tak, wtedy pojedziemy, tak.
W związku z tym, że leczenie i pobyt dziewczynki w Czechach to ogromne obciążenie finansowe dla rodziny Zuzi, grupa mieszkańców naszego miasta postanowiła podjąć szereg działań, które mają wspomóc zbiórcy środków. Cały czas dołączają kolejne osoby, ponieważ my widzieliśmy się wzajemnie na Facebooku, ciągle ktoś coś udostępniał, ktoś mówił, że się chce zaangażować, no i tutaj wspólnie z mamą Zuzi postanowiliśmy w kilka osób zebrać tych wszystkich chętnych do angażowania się, żeby troszeczkę uporządkować działania, koordynować je, żeby to wszystko było bardzo dobrze zaplanowane. Mamy nadzieję, że dzięki temu bardzo szybko uda się potrzebną kwotę pieniędzy zebrać. Dla mnie to było takie szczególnie niesamowite jest, dlatego że już tu mogę podziękować ludziom dobrej woli, którzy sami się do mnie zgłaszali, że sami do mnie dzwonili z chęcią pomocy. Tak dla mnie, dla mojego dziecka, to było takie bardzo ważne dla mnie, że mam wsparcie tutaj właśnie w tym i że coś chcę coś zrobić dobrego. Środki finansowe będą zbierane podczas miejskich wydarzeń. Najbliższy ten kwietniowy ekotarg będzie właśnie poświęcony Zuzi, więc tam też będą zbierane pieniądze, będzie stoisko. Mamy nadzieję, że będziemy mogli również uczestniczyć w drganiach przestrzeni. No właśnie spotkaliśmy się też po to, żeby te inicjatywy zaplanować i uporządkować. Również za pośrednictwem serwisu informacyjnego Telewizji Centrum będziemy Państwa o wszystkich tych wydarzeniach informować. Tymczasem wesprzeć Zgierzankę można za pośrednictwem Fundacji Pomagam oraz przekazując 1% podatku. 1 stycznia tego roku Zgierz powrócił do Związku Miast Polskich. Decyzję taką podjęli radni na grudniowej sesji. Wówczas 22 radnych było za, a jeden wstrzymał się od głosu. Przypomnijmy, że nasze miasto dopiero co wystąpiło z Związku Miast Polskich w poprzedniej kadencji. Już podczas trzeciej sesji w tej kadencji Rada Miasta Zgierza 20 grudnia 2018 roku podjęła w jednym z pierwszych punktów porządku obrad uchwałę o przystąpieniu do Związku Miast Polskich. Dziś możemy powiedzieć, że Zgierz jest ponownie członkiem tej najpoważniejszej, największej organizacji. Wartością dodaną wynikającą z przynależności do Związku Miast Polskich jest to, że dostarcza ona miastom różnych narzędzi do nowoczesnego zarządzania samorządem, ale także platform wymiany wiedzy i dobrych praktyk w zakresie różnych aspektów, które są niezbędne właśnie w zarządzaniu miastem, w promocji, w obszarze edukacji, w obszarze zdrowia, wielu innych. Dla Zgierza pobyt w ZMP nie będzie nowością. Nasze miasto było jednym z uczestników kongresu restytucyjnego ZMP w styczniu 1991 roku. Później przez 6 kolejnych kadencji pozostaliśmy członkiem związku. Nasza obecność w tej organizacji zakończyła się 30 marca 2017 roku, kiedy to Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie wystąpienia ze związku. Dostaliśmy już pismo i decyzję od przewodniczącego Związku Miast Polskich, że miasto Zgierz zostało przyjęte w poczet członków Związku Miast Polskich. Również mamy możliwość w tym momencie zgłaszania swoich przedstawicieli do wielu komisji, które działają w Związku Miast Polskich. Nie wiem, kto jeszcze z władz będzie przedstawicielem, czy pan prezydent, czy pan przewodniczący. Natomiast radni, otrzymaliśmy takie pismo, mogą się zgłaszać do tego, żeby uczestniczyć w pracach Związku Miast Polskich. Organizacja skupia ponad 300 miast, w których mieszka ponad 72% miejskiej ludności kraju. Po chorobach serca i nowotworach udar mózgu jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów oraz trwałej niesprawności u osób powyżej 40 roku życia w naszym kraju. Szacuje się, że w Polsce co 8 minut ktoś dostaje udaru mózgu. W związku z tym, że świadomość wielu z nas w tym zakresie jest tak mała, młodzież z liceum imienia Romualda Trauguta zdecydowała się na rozpoczęcie działań, które będą uświadamiać, przybliżać, jak ważne jest rozpoznanie objawów oraz jak istotny jest czas reakcji w przypadku wystąpienia udaru. Jednym z motywów powstania projektu jest śmierć dziadka współorganizatorki projektu. Pomimo walki dziadek Oli zmarł. Jak podkreśla uczennica liceum, zarówno ona, jak i jej rodzina niewiele wiedziała na temat udaru, objawach, leczeniu, skutkach. Mój dziadek kilka miesięcy temu zachorował właśnie na udar.
No i tak naprawdę nic nie wiedzieliśmy o tym. No i to jest tak ku odszczepieniu mojego dziadka, właśnie dla niego robimy ten projekt ze wspaniałą ekipą. Z nami niestety nie ma Pauliny, jest nas piątka. No i właśnie projekt prowadzimy w składzie Ania Tomankiewicz, Olga Skrzypiec, Marek Marciniak, Ola Gębicka, no i nieobecna dzisiaj Paulina Marciniak. Projekt Udar OFF realizowany jest w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Nasza działalność głównie zaczyna się w internecie, ponieważ jak wiadomo możemy tam dotrzeć do bardzo dużej ilości osób. Jesteśmy na Facebooku, na Instagramie oraz promujemy się poprzez drukowanie ulotek oraz plakatów. Mamy do zrealizowania takie akcje jak darmowy pomiar ciśnienia ludziom lub akcja Udar OFF, hashtag Udar OFF, która polega na tym, aby oznaczać się na zdjęciach pod takim hashtagiem właśnie. Mamy w planach również wydrukowanie naszych koszulek. Przede wszystkim będziemy nagrywać filmy dotyczące właśnie tego tematu. Chcemy zaangażować wiele wspaniałych osób, które dołączą się do akcji. Poparł nas Szymon Hołownia. Czekamy na resztę celebrytów. Na razie nic więcej nie zdradzamy i zapraszamy właśnie do śledzenia nas na Facebooku, na Instagramie, na Snapchacie i niedługo będzie kanał na YouTubie, na którym właśnie będą filmiki. Głównym celem realizacji projektu jest uświadamianie i przybliżenie tego, jak ważne jest rozpoznanie objawów udaru, czas reakcji w przypadku wystąpienia jego oraz profilaktyka. Chcemy uświadomić ludzi, jakim tak naprawdę jest problemem udar. Jakie są tak naprawdę pierwsze jakby objawy pojawienia się tej choroby, jak wygląda rehabilitacja, no i ogólnie leczenie. Przede wszystkim chcemy też zaznaczyć, jakie tak naprawdę mają prawa pacjenci i jego rodzina w szpitalach. Udar to nagłe zatrzymanie dopływu krwi do mózgu. Nikt nie spodziewa się jego nadejścia, dlatego też bardzo istotnym aspektem jest wczesne diagnozowanie i wdrożenie odpowiedniego leczenia, by uniknąć powikłań. W Galerii Sztuki Parku Kulturowego Miasto Tkaczy rozdano dyplomy stypendialne w kolejnej edycji Funduszu Wspomagania Zdolnych Uczniów Gimnazjów w Zgierzu. Na uroczystość zaproszono wyróżnionych uczniów, ich rodziców, opiekunów oraz dyrektorów szkół. W sumie rozdano 19 dyplomów stypendialnych. Komisja Wspomagania Zdolnych Uczniów Gimnazjów w Zgierzu tym razem postanowiła uhonorować 19 uczniów dawnych zgierskich gimnazjów. Stypendia przyznano w uznaniu wybitnych osiągnięć w nauce, aktywności, w pogłębianiu wiedzy i rozwijaniu umiejętności. Aby zostać wyróżnionym, stypendyści musieli jednak wykazać się czymś więcej niż dobrymi ocenami. Przy przyznawaniu stypendiów brano pod uwagę także takie czynniki jak sukcesy w konkursach i olimpiadach, czy zaangażowanie w życie szkolnej społeczności. Na pewno wiele rzeczy się angażuje, co zapewne pomaga. W co się na przykład angażujesz? Strzelam z łuku, trenuję od 3 lat. Też rozwijam się muzycznie. Oceny tak samo, z czerwonym paskiem dostaję świadectwa. Nie musi pani jej pilnować, żeby się uczyła? Nie. Sama w sobie się uczy. Kolejna edycja, w której dostała już to stypendium, także no jesteśmy bardzo dumni. No nie tylko ja, ale tata również. Łączna kwota środków przyznanych przez Brentag Polska SPZO w edycji jesieni 2018 to 10 700 zł. Stypendia zostały przeznaczone na sfinansowanie zakupu pomocy naukowych oraz innych celów umożliwiających rozwijanie zainteresowań i pasji stypendystów. No najlepiej przeznaczyć na przykład obozy jakieś językowe albo no, na ściankę wspinaczkową można, na książki. No myślę, że to jest najlepsze wyjście. Jakie masz plany, jeśli chodzi o tą kwotę? Właśnie myślałam o obozie językowym. Chciałabym pojechać do Anglii albo do Grecji i to bardzo by mi pomogło. Do komputera jakieś rzeczy kupowaliśmy, klawiaturę, język angielski. Tak. Syn się dobrze uczył bardzo. Tak. Średnia 4,80, 5,0, zależy który, jaki rok. Piękna sprawa. No ale co pani takiego robi, że motywuje go jakoś do tej nauki, czy sam po prostu? To znaczy on sam się motywuje, bo wcześniej nie było stypendium i no nie było można kupić, bo chciał, dużo rzeczy chciał, młodzież teraz dużo rzeczy chce.
A teraz no, za stypendium można wiele rzeczy kupić. W wydarzeniu uczestniczył prezydent miasta Zgierza Przemysław Stańszewski, Lidia Kołacz-Lulma, przedstawicielka zgierskiego oddziału Brentag Polska oraz rodzice i ich opiekunowie. Fundusz Wspomagania Zdolnych Uczniów Gimnazjów w Zgierzu został utworzony w sierpniu 2005 roku przez firmę Brentag Polska. Taką aurą przywitał nas poniedziałek. Jednych cieszyły malownicze śnieżne pejzaże, z kolei nagły atak zimy przysporzył sporo problemów kierującym oraz podróżującym komunikacją miejską. Jak zapowiadają się kolejne dni, zapraszam na prognozę pogody. W nocy z poniedziałku na wtorek w całym kraju będzie kilkustopniowy mróz, od minus 1 do minus 3 stopni. Na ogół będzie sucho i okresami pogodnie. Jutro termometry wskażą maksymalnie do 1 stopnia Celsjusza powyżej zera. Zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, ciśnienie osiągnie 1027 hektopaskali i wciąż będzie rosnąć. W środę słupki rtęci wskażą do 2 kresek na plusie, zachmurzenie duże. Czwartek pogodny z temperaturą maksymalną w ciągu dnia do 5 stopni. To już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w pierwszym w tym tygodniu serwisie informacyjnym. Na kolejne wydarzenia zapraszam w środę o 18.30. Dziękuję za uwagę, spokojnego wieczoru, pozdrawiam.